Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony JJ Beats. Yo, yo, ulepszymy sobie coś, bo w poprzednim odcinku sobie ulepszyliśmy chyba strzelbę, z tego co pamiętam, na pociski podpalające i szybkie ładowanie. Tak mi się wydaje. Walka ulepszenia. O, tego nie widziałem. Odporność na ból. O! O, ja to chcę! Shift, to by samy dzień patrzył. F, aby oślepić wroga garścią piachu. Ej, to ja to chcę. Kozak, czemu ja tego wcześniej nie widziałem? Kurna. A to już coś tu mam. Nieczysty chwyt, oślepię wrogów piachem, a to mam. Ciosy czekanym. Ogłuszaj wrogów dwoma szybkimi ciosami czekanym. Nawet nie wiedziałem. Dobra, zobaczymy jak to działa. Idziemy dalej. Idziemy. Ta nasza laska uciekła sobie. Te nasze trzy ziomki też sobie gdzieś tam uciekli. A naszego doktorka złapali. I co? I tyle. Jak to było? Ale akacz, kurde. A właśnie, mamy granatnik teraz też w akaczu. Jak przypominam. Ale muzyka dziwna. Co? Jak? Au. Aha. Nie zbliżajcie się do mnie! Chodź z nami! Nie zrobimy ci krzywdy! Zamknijcie się! Gdzie ona ucieka? Kurna, nic nie widać. Cholera! Nie trafiłem, naprawdę? Nie no, sam nie może nam zginąć. No kurna, naprawdę? Gdzie nie przejdę, to kurna, trzeba wysadzać rzeczy. Shit, ja chcę go piachem oślepić, ale widzę, że nie mogę. Pam pam, ram pam pam, ram pam 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 pam.
tam jest! Może uda ci się trafić! Poświeć tam! Aha, poświeć, dobra. Kurna, zastrzelił mnie! Zastrzelił mnie! Damy radę. Damy radę. Nie jesteśmy miętcy. Damy radę. Tam jest! Dobra, dobra. Uda się przewijać. Co, cholera jasna, moje życie było w błędzie. Regeneruj się. Biegnij, kurna, biegnij! Krep, no przesuń się, babo, kurna. Ja. Ano. Nic mnie nie powstrzyma. Dała się złapać, no nie no. Idź do Rota. A nie, nie dała się. I sam nie wsiadajcie do helikoptera. Zaufaj mi sam. Proszę, tylko mi zaufaj. No idź. Granatnik? Nie. Nie tym razem, panie granatniku, nie tym razem. Dobra, dobra, myk, myk, ram, pam, pam. O nie! Nie mogę pozwolić, żeby wsiedli do tego helikoptera! Zniszczyć ludzkie! Ale zabijemy nasze! O kurna. Ktoś jeszcze czuje za ich wiary? O, ja mam więc, bo ja nie wiem, co się dzieje. Nagle postać się zatrzymała. Nacisnąłem W, a ona skręciła do tyłu, nie? Jest. Nienawidzę takich momentów. O kurde.
skupienie. Bo nie widzę, co się dzieje. Wszędzie kurna te beczki wybuchowe. Zaczekajcie! Burza! To zbyt niebezpieczne! Rod! Cholera! Jak zginą, to będą wiedzieli, że miałaś rację. Nie przejmuj się. Kurna. Co tu się dzieje? To jest dynamit w tej skrzyni? Naprawdę? Boże, ty. Kurde, co to się dzieje? Już mi oczy bolą. No i drze tam, no. O, jakie widoczki. Gdzie jesteś? Wylecą zaraz na helikopterze. O. Kurna, tam jest kilometr do tego helikoptera. I to jeszcze jak do góry. Nie no, ona zawsze spada, no. Oho. Moment od trup. Gdzie reszta Ferajny? Musimy wylądować, albo rozwijamy się w tej burzy. Nie odlecimy stąd. O, są zio. Nie możemy ich zostawić. Musimy lądować! Nie ma mowy! Nie w taką pogodę! To chcesz lecieć w taką pogodę? Kurde! Dobry pilot by wylądował. Lara! Lara! Znowu ta noga. O jest. A, całuj, całuj. Dziadek, całuj. Wracaj, Laro! Wracaj do mnie! Chodź, Laro! Chodź! Chodź! Oho. No, siekiera w plecach zaraz będzie. A jak? Kurwa, zamiast tego na środku zabić, to on strzela po tych bokach, no. A zabił go chyba. Chyba się posłuchał mnie w końcu.
przykro. Dual Baretas. Jestem pewien, że sobie poradzisz. W końcu nazywasz się Croft. Patrzcie, nie upada, bo mu siekiera go podtrzymuje. Ale dobre, co? Dobry patent. Patrzcie. A nie, on siedzi, nie dotyka siekiera podłogi. Cholera. No, jednak leży. A gdzie ta siekiera? Czy z nią w porządku? Bo to zawsze o nią chodzi, co nie? Zapomniałaś, że to przez nią tu jesteśmy? To nie Ferre jest. Masz rację. Nie powinnam tak mówić. Ale... Rod, jak sobie bez niego poradzimy? Znajdźmy bezpieczne miejsce i należycie go pochowajmy. Pół gry, kurwa, leżał pod drzewem i umierał, no i jakoś sobie radziliśmy. On zostanie Bogiem Słońca teraz, tak? Stary kuter PT na plaży. Powinnam go naprawić. Warto spróbować. To i tak nic nie da. Nigdy nie wydostaniemy się z tej wyspy. Przestań, Laro. Nawet tak nie myśl. Musimy tylko zebrać siły i wymyślić jakiś plan. Rozumiesz? Nie, nie rozumiesz. Żadne z was nie rozumie. Coś nie pozwoli nam odejść z tej wyspy. Coś? Laro, weź się prześpi. Słuchaj, ja przyznaję, że zwykle interesują mnie takie dziwne rzeczy, ale to miejsce naprawdę przebija wszystko. Nie zamierzam tu umrzeć. Naprawię tę łajbę i odpływamy. Przecież wiesz, że z tą wyspą jest coś nie tak. Johna, ja wiem, że to wiesz. Wiem, że w tym miejscu logika nie ma żadnego znaczenia. Wiem też, że uważasz swój instynkt za słabość. I to jest błąd. Bo w nim tkwi twoja siła. Potrzebujemy cię, Laro. Wielkolud ma rację. Nie mogę go jeszcze zostawić. Potrzebuję czasu. Wiesz, gdzie nas szukać. Zejdź, gdy będziesz gotowa. Bez ciebie nigdzie nie wyruszymy. Zaraz tu zostanie, bo on jeszcze wstanie, mówię wam. Miej go przy sobie. O to jaki wielki pistolet. Masz świetny instynkt, dziewczyno. Musisz mu zaufać. Nikt stąd nie ucieknie. Burze są związane z mocą Słonecznej Królowej. To ona nie pozwala nam odejść. Serio, teraz dopiero załapałaś? Jest komnata rytualna. Jeżeli to jej strzeże burzowa gwardia, odpowiedź na pytanie, jak zatrzymać burzę, musi być właśnie tam. Ukryte wejście. Łódź. Mapa Polski. Z wyspy nią nie odpłyniemy, ale możemy się nią dostać. Podobniejsza jak prawdziwa. Johna! Reyes! Szlak by to... O, powinnam była iść z nimi. Ognicho. Wiecie, co to znaczy? Umiejętność. Co tu mamy? Zabójczy cios czekanym. Żeby być bardziej odporny. To się może nam przydać. I dobra, i kontynuujemy to w kolejnym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Tak. Yo, yo.